Szanowny. Witam wszystkim. O ile szanowny pan Ihor nadał państwu całą statystykę tego, co się odbywa na Ukrainie, ja jako dziennikarz mogę swobodnie bardziej się czuć w interpretację wydarzeń, a nie tak, żeby żonglować tu cyframi i faktami. Pan Ihor już wspomniał, że 2 lata temu wspomniał o tym, że Rosja zaczęła swoją grę na Ukrainie. Jeszcze w 91 o tym mówiłem. Napisałem tekst dla gazety, niezawisłej gazety rosyjskiej, gdzie mówiłem, że jeżeli nie będzie realnych przekształceń gospodarczych na terenie byłego Związku Radzieckiego, reżimy, które się tam stworzą, będą przebywać w krachu i kryzysie w ciągu 20 najbliższych 5 lat. Ten proces już się zaczął. I nie sądzę, że on zaczął się z Ukrainy. Jak sądzę, Gruzja była początkiem tego procesu, ale Gruzja to mały kraj, jeszcze częściowo do tego okupowany przez wojska rosyjskie. Częściowo można mówić o Mołdawii. Ukraina jest po prostu następnym ogniwem w łańcuszku rozpadu państw oligarchicznych. W momencie, gdy całe zasoby gospodarcze zostały już wyczerpane. My powinniśmy być gotowi do tego, że podobne procesy zaczną się w Federacji Rosyjskiej. I rozpad ten, jego skutki mogą być straszne. To jest pierwszy komponent procesu, który obserwujemy. O tym, że te procesy szykują się, mówiłem jeszcze dawno temu. Jako bodźcem, który uruchomił te procesy, że rezygnacja z procesu integracji europejskiej będzie takim bodźcem, ja już też o tym mówiłem. Połowa kraju, dla połowy kraju Janukowicz nie był prezydentem, ale ta połowa kraju, szanując procedury demokratyczne, uznawała jego władzę. Ale to, że władza została skoncentrowana w jednych rękach wskutek przewrotu konstytucyjnego, to było tolerowane w jednym przypadku, że suwerenność ukraińska nie będzie zagrożona. Integracja europejska była gwarancją suwerenności Ukrainy. Dlatego wokół zadań integracji europejskiej wszystkie siły polityczne, nawet w otoczeniu prezydenckim Janukowycza, wszyscy, to był konsensus. Rezygnacja z tego procesu integracji i to, że Janukowicz jak pociąg, szybki pociąg zwrócił się w przeciwną stronę ku Putinowi, było powodem, że wszystkie najgorsze podejrzenie w stosunku do tego systemu władzy, który uosabnie Janukowicz, zrealizowały się. Dlatego, że proces rozkładu, rozpadu państwa oligarchicznego jest współistnieje w czasie z procesem tworzenia się współczesnego narodu obywatelskiego na Ukrainie. Jest zagrożenie, bardzo duże zagrożenie rozpadu w przepaść. To, co my obserwujemy teraz w Rosji. W Rosji nie ma żadnego współczesnego narodu i nie mamy też pewności, czy w ogóle są podstawy dla tworzenia takiego narodu. To są 2 historyczne procesy. To są nie polityczne procesy, to są procesy historyczne. I te 2 czynniki historyczne spowodowały właśnie ten Majdan jako procesy, które skanalizowały energię społeczną, czyli szukanie wyjścia z sytuacji, co złożyła się w tej chwili, i też próba stworzenia narodu obywatelskiego. Czy może władza powrócić do status quo? Nie ma takich szansów, my nie mamy, jest to zerowy szans.
Gdyby ten proces tworzenia narodu obywatelskiego bez krachu państwa i gospodarki, teoretycznie Majdan można byłoby fizycznie eliminować, rozstrzelać, ludzi nakarmić i załatwić w ten sposób poprzez kształtowanie systemu dyktatury. Ale nie ma na to środków. Państwo rosyjskie było jedynym kredytorem Ukrainy. Pieniądze można wziąć na Zachodzie również, ale dlatego trzeba dogadać się ze społeczeństwem, z opozycją, przyjąć nową konstytucję, etc. Dlaczego od Rosji nie można wziąć więcej pieniędzy? Mamy proste tłumaczenie. Ponieważ Władimir Putin obiecał Janukowiczowi 15 miliardów dolarów, 3 już zostały darowane Janukowiczowi, ale nie wiadomo, kto wykorzystał pieniądze, gdzie dokąd trafiły, nawet za gaz nie zapłacili. Mogą też zastanowić się i powiedzieć na Wiktorze, możesz dostać jeszcze 6 miliardów. Rosja może mówić, my damy wam pieniądze, a wy nam zapłacicie za gaz. I ile jeszcze zostanie? Jeszcze 6 miliardów. Być może Putin po prostu przestał przejmować się pieniędzmi i jeszcze 6 miliardów dać. Tak pracuje to państwo, bo ono nie pracuje inaczej niż jako absorbent pieniędzy z zewnątrz. Rosja przestaje być graczem tutaj, na tej przestrzeni. Przecież Putin to nie jest Alibaba, nie siedzi na beczce z pieniędzmi. 6 miliardów dolarów potrzebne było tylko w styczniu, dlatego żeby zachować kurs wymienny rubla. I oprócz tego jeszcze są potrzeby inwestycyjne. Przy tym, że pamiętajmy, że ceny na ropę naftową są stałe. Nie wiemy, ile jeszcze zasobów trzeba wykorzystać będzie Rosji po tym, jak ceny na ropę naftową spadną. Czy oprócz tego jeszcze inne są problemy na głowie u Putina. Jeszcze jest problem z Syrii, Iranu. Czyli Putin jest bardzo rozległe interesy i globalne. I na wszystko zasobów nie wystarczy. On umie wyjść ze skomplikowanej sytuacji. My sobie żartujemy, ale to jest poważny problem. Innych źródeł na pomoc finansową w Ukrainie nie jest przewidziana niż pożyczyć te pieniądze na Zachodzie. Oczywiście my nie mamy liderów. Oligarchowie nie rozumieją, jaki jest problem. Nie są w stanie tego zrobić. Zdajemy sobie z tego sprawę. Deputowani z Partii Regionów nie są w stanie zrozumieć sytuacji i też w jakiś sposób konsensualnie działać z opozycją. Protestujący nie są w stanie przejąć budynków rządowych. To nie ma żadnego znaczenia. To jest to samo, jakbyśmy analizowali wielką rewolucję francuską po 4 miesiącach. Procesy historyczne nie można analizować tak w ten sam sposób, socjologiczne procesy czy polityczne. Ponieważ państwa, których odbywają się te procesy historyczne, nie są w stanie już funkcjonować jak dotąd. Nie jestem w stanie powiedzieć państwu, co oczekiwać w Ukrainie przez 2-3 dni. Ale jestem przekonany, że na miejscu tego państwa ukraińskiego, co przestało istnieć w listopadzie 2013 roku, będzie coś nowego. Bardzo ciężko jest przewidywać, ale trzeba być przekonanym w tym, że ta ukraiński naród polityczny, który wyszedł na ulicę w zeszłym roku, że ten naród nigdzie się nie podzieje, on zostanie. O tym mówiłem w wywiadzie dla polskiego Newsweeka, ale powtórzę to jeszcze raz. Po tym, jak był rozpędzony Majdan po raz drugi,
kiedy mieszkańcy Kijowa przybyli, żeby pomóc przeciwdziałać Berkutowi, to wtedy zaczęło się tam próba sprzedawać symbole narodowe, flagi i godła. I ludzie przepędzili stamtąd tych sprzedawców, mówiąc, że to jest święte miejsce i tu nie należy sprzedawać takich symboli i w ogóle sprzedawać niczego. Także to pokazuje, że mamy narodziny nowego narodu. Widzimy, że ludzie są gotowi do tego, żeby później ustalać reguły wyborów, reguły politycznego funkcjonowania, instytucje, etc. To jest w przyszłości, ale w tej chwili trzeba zobaczyć to, co my mamy w tej chwili, czyli naród ukraiński nowy powstający. Na koniec chciałbym powiedzieć o narodzie Polski. Chciałbym podnieść się w znak swojego szacunku dla narodu polskiego. Dwa lata temu napisałem taki artykuł, czy winni Ukraińcy. Czy to jest właśnie kwintesencja tego, co mówiłem o Ukraińcach. Być może ja napiszę, czy winni Polacy teraz. I jestem zdumiony, pozytywnie zaskoczony, jak polskie społeczeństwo, Polacy nie są w stanie zrozumieć procesów, które odbywają się na Ukrainie. Ponieważ wszystkie marzenia, o których wyobrażenia o Ukrainie, polskie wyobrażenia, zaczynają się historycznie realizować. Teraz widzimy jakieś, nie wiem, infantylne stwierdzenia, jak czy nacjonaliści stoją na Majdanie, czy nie. Oczywiście, że to są nacjonaliści. Ale czy na przykład, jak została w Warszawie za Piłsudskiego zburzona cerkiew prawosławna, czy był to nacjonalizm, czy nie? Tak, był to nacjonalizm. Jeżeli państwo jest zagrożone, jeżeli ludzie walczą o przetrwanie swojego państwa, to wtedy wszyscy zostają nacjonalistami. Na przykład jeszcze tamci oni, Ukraińcy, nie przeprosili za rzeź wojeńską. Oczywiście, że nie przeprosili, tylko współczesne narody są w stanie przebaczyć i poprosić o przebaczenie. Nie tylko o tym, co zaznali od innych, ale też prosić o wybaczenie za własne zbrojnie. Ale to dotyczy współczesnych narodów, ale to dlatego, że Polacy są narodem współczesnym, a Ukraińcy jeszcze dopiero nim zostają. Trzecie, oni zupełnie nierealistycznie chcą działać w polu prawnym, ponieważ istnieją, dlatego że są niepragmatyczni, nierealistyczni. Polacy też byli tacy i wszystkie polskie powstania były nierealistyczne. Cała historia polskiego narodu po tych podziałach Polski była niepragmatyczna, nierealistyczna i nieprawna. Tak samo jest z powstaniem warszawskim i wszystkim innym. Jakby tego nie było, to by być może Polska byłaby województwem warszawskim w Federacji Rosyjskiej. To był głupota, której zawdzięcza Polska swoje państwa, ale oni, Białorusini, Ukraińcy, oni chcą naśladować przykład tego nierozsądnego działania Polaków historycznego. Jeżeli będziecie państwo zachowywać się tak jak nadal o tym, czy są ważne sankcje wobec oligarchów, czy nie, czy przystraszy się Janukowicz. Oni i tak wszyscy są w Moskwie i z nimi i tak nikt tam nie rozmawia. To, o czym się państwo obawiali, już się to jest faktem dokonanym. Inteligencji polskiego narodu.
jedyne, co można zrobić, to popierać naród ukraiński. Jeżeli tego nie będzie, jeżeli to nie będzie położone na jakiś tory procesu politycznego, to jako my jako Żydzi nie zawsze będziemy tutaj u was. My jako Żydzi, my nie mamy wyboru jako u was, a Ukraińcy mają, będą mogli właśnie stosunki ze światem zorganizować nie przez Polskę, tylko przez Francję, przez Niemcy. Polska zostanie terytorium, z którym wiązały się bardzo duże nadzieje, ale które nie zostały zrealizowane. W taki najbardziej krytyczny, najważniejszy czas. Wtedy, kiedy Ukraińcy zostają Polakami w sensie historycznym tego słowa. I co będzie robić Polska? Ja bym... Co mam robić? Nie jako dziennikarz, a jako członek Rady Wszeukraińskiej Organizacji Majdan. Przestańcie gadać głupoty i omawiać tematy nieistotne. Lub omawiajcie to tylko w jakichś środowiskach eksperckich. Jedźcie do nas na Majdan i stańcie tam razem z nami, żebyśmy mieli szansę na zbudowanie Europy, które chcielibyśmy, żeby ona wyglądała tak, jak nam się to podoba. Żeby Polska została centrum Europy, żeby nie wszystko było skoncentrowane według i skonstruowane z planów biurokratycznych brukselskich. Nam, którzy zawsze przekonywaliśmy Ukraińców o tym, że Polacy mają taką rolę, nam jest bardzo ciężko w tej chwili.